Pewnie wszyscy Państwo swoim dzisiaj podzieli z decyzją, którą podjęłam po przewiezieniu z boków Kazimierza, świętej pamięci Kazimierza Deryny tutaj w Polsce. Uważam teraz, że nadszedł odpowiedni czas, aby tego dokonać. Od 32 lat poza Polską poprawnym będzie, by za zasługi męża dla Polski mógł spocząć w ojczystym kraju. Klub to nie tylko administracja, że to nie tylko czysty biznes i rozliczenia ekonomiczne. Bo Kazimierz Dejna jest symbolem czegoś więcej niż tylko praca zarobkowa w czasie kopania piłki. To jest coś więcej niż tylko wybudowanie stadionu. To jest coś więcej niż tylko taka czy inna akcja, taki czy inny sukces. To jest, nie boję się powiedzieć, cała rodzina przywiązana do hymnu, słowa szary, tych barw, do emblematu. No to taki mamy świat. Jako kibice Legii i stowarzyszenie zrobiliśmy bardzo wiele, ale dzisiejszy dzień nie jest od tego, jestem troszeczkę wzruszony, bo doczekałem momentu, w którym nasz jubileusz akurat przyszedł na czas odsunięcia pomnika Dejny. Dla nas to jest coś wielkiego, dla kibiców to jest, powiem prosto, rewelacja. Tego się nie da powtórzyć, tego się nie da powiedzieć normalnie, nie wiem, jakie słów tutaj użyć. I powiem jedno, Mariolu, obiecałaś mi na lotnisku, jak przyleciałaś pierwszy raz, tam widziałem na lotnisku, że razem z panem Januszem Rusiewiczem dowołać się tego, że każdy wróci tutaj do nas i wrócił. Bardzo ci za to dziękuję, Mariolu. Panie Januszu, tak samo. Tak, na moje pożegnanie chciałbym bardzo dużo powiedzieć, ale Państwo mnie wybaczą, jestem zmuszony, zarazem szczęśliwi. W krótkim zdaniu dziękuję wszystkim bardzo, ci, którzy przyszli na mój ostatni pożegnalny mecz w barwach CWKS Legia. Także życzę dużo wszystkim zdrowia i zadowolenia z drużyny, z naszych sukcesów. Dziękuję bardzo.